Ceny ponad 60 aparatów i obiektywów Canona wzrosną w tym miesiącu, już teraz właściwie. I to mamy od 4 listopada firma Canon Japan rozpoczęła długofalowy plan podnoszenia cen dziesiątek różnych produktów. I tutaj argumentują to tym, że po prostu ceny czy koszta produkcji rosną dla nich, dlatego oni przekazują ten koszt właśnie odbiorcom. I wzrost cen dotknie 19 korpusów aparatów i 402 obiektywów, a także lornetek i kompaktowych aparatów, które i tak wychodzą, szczerze mówiąc, z mody, więc tym się jakoś mocno nie przejmuję. I produkty, których ceny wzrosną, to prawie cała seria R, czyli na przykład R3, R5, R5C, R7, R10, RP i ponad 40 obiektywów i teleobiektywów EF i RF. W tym bardzo drogi Canon RF 70 do 200 mm f2.8, który jest niesamowity moim zdaniem, ale jest bardzo, bardzo drogi. Więc tutaj mamy takie dość szeroko zakrojony plan podnoszenia ogólnie cen tej produkcji. To nie tylko się oczywiście tyczy rynku fotograficznego, dlatego że i komputery wzrosły na chwilę, teraz troszkę spadają już, ale wzrosły. Czy wydaje Ci się, że to jest dobry ruch ze strony Canona? Czy wiesz, że pierwsza pandemia, potem wojna, teraz to, także nie wiem, co nas czeka w następnym roku. Ale to jak generalnie, no jak Canon zaczął podnosić ceny chyba też drukarek wielkoformatowych i tak dalej, to znaczy, że podnoszą ceny chyba wszystkich swoich produktów powoli. Jeżeli Canon podnosi te ceny, to myślę, że prędzej czy później pewnie i Sony czy Nikon też podniosą te ceny. Faktem obecna sytuacja, czyli właśnie jak wspominałem, czy pandemia i wojna zmieniła troszeczkę łańcuchy dostaw, więc może te ceny są faktycznie, już podnoszenie tych cen jest faktycznie uzasadnione. Może chcą się przybudować tylko akcjonariuszom? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jeżeli zatem nie pójdą podwyżki celu konkurencji, to Canon będzie miał troszeczkę chyba problemu jednak ze sprzedażą swoich produktów, bo nie oszukujmy się, obiektywy Canona do najtańszych nie należą, a Canon nie dopuszcza innych producentów do swoich aparatów. Generalnie trudno kupić jakąś Sigma, czy Victroxa, czy Samyanga do aparatu Canona, co jest tak naprawdę dla użytkowników Canona lekkim utrapieniem, ponieważ muszą zostać przy wciąż biednym mimo wszystko asortymencie obiektywów z linii RF. Oczywiście mogą korzystać z przejściówek i tak dalej, no ale to troszeczkę traci sens powoli. Szczególnie, że obiektywy EF też zaczynają wychodzić z produkcji. Więc no Canon no, grabi sobie trochę. Czy jako były kanoniarz uważasz, że to mogłoby wpłynąć na Twój wybór kolejnego aparatu, gdyby na przykład się ten aktualny zepsuł, powiedzmy, i musisz coś wymienić? Tak się troszkę przenieść w czasie, że tak powiem, wrócić do czasów Canona? Chyba nie, dlatego że ja już tak nie bardzo interesuję samymi aparatami. W sensie mam aparat i dla mnie są inne narzędzia ważniejsze. Mam swój aparat, który będę kupował w przyszłości. Jest to nowa R-ka od Sonego, bo jest to coś, czego potrzebuję i coś, co w zupełności mi wystarcza. Nie potrzebuję nic innego, więc się nie tracę czasu na tym, żeby szukać czegoś innego, zastanawiać się. No bo jak zmieniam aparat, to trzeba zmienić obiektywy, więc trzeba by, wiesz, mnóstwo analiz zacząć robić, zastanawiać się. Nie, wolałbym ten czas przeznaczyć na zupełnie coś innego. Jednak gdybym w ogóle nie miał aparatu, to czy to wpłynęłoby na moją decyzję? No myślę, że mogłoby wpłynąć na tę decyzję. Myślę, że tak. Chociaż, bo tak jak mówię, no, obiektywy, aparaty nie są dla mnie aż tak ważne, jak były kiedyś. Kiedyś faktycznie to zwracałem uwagę, że już nie miałem samochodu, ale zatem miałem 5 elek, nie? I faktycznie zwracałem na to uwagę. No teraz bardziej patrzę na lampy, modyfikatory, statywy, inne rzeczy związane z kreowaniem światła niż stworzeniem tego obrazka. No i Canon, z tego co kojarzę,
cenowo jest mało konkurencyjny w tym momencie. Tak, zgadza się, ale jeśli chodzi o właśnie konkurencyjność co do ceny, to mnie zastanawia, czy gdzie i czy stracą, w jakiej części rynku, bo mamy jakby dwa rodzaje użytkowników Canona, tacy, którzy siedzą w tym już od lat i mają powiedzmy 2-3 korpusy i 15 obiektywów i są tacy, którzy dopiero zaczynają i się decydują jakby na nowy aparat. Myślę, że w tej drugiej grupie ta decyzja będzie mocno kierowana też ceną, no chyba, że ktoś rzeczywiście jakby ma nieskończony budżet, no to nie ma znaczenia. Wtedy się idzie po coś wyższego, ale wydaje mi się, że stracą potencjalnych klientów jakby w większej ilości niż tych stałych, którzy już w tym siedzą, no bo już masz te obiektywy, już masz jakieś powiedzmy historie z tymi aparatami, więc myślę, że jakiś niewielki procent wzrostu ceny aż tak nie wpłynie na wybór, jeśli musisz zmienić właśnie całkowicie system fotografowania i wszystkie obiektywy i ewentualnie jakieś adaptery dokupywać, to wydaje mi się, że sama cena nowego aparatu, przynajmniej w mojej opinii, nie przyniesie dużych zmian w ilości użytkowników, którzy teraz są z Canonem, ale może ograniczyć nowych użytkowników, nie sądzisz? Znaczy tak, jak już to tak będzie. No, weźmy też pod uwagę to, że mogą sprzedać mniej, ale zarobić więcej, więc dla nich to może nie być różnicy. Aczkolwiek, tak jak mówisz, no, może spaść ilość użytkowników, co jednak wpływa na przyszłe zyski, bo mniejsza liczba użytkowników sprawi, że też mniej obiektywów zostanie sprzedanych, mniej sprzętu do tych aparatów, prawda? Zgadza się. I tu mnie zastanawia, czy te ceny, które teraz idą w górę przez wojnę, przez pandemię i inne cuda, czy to wszystko spadnie, kiedy to się wszystko uspokoi, czy może się w ogóle nie uspokoi i nigdy nie spadnie? To jest wszystko jakby znak zapytania i mnie interesuje właśnie, czy rzeczywiście to są chwilowe zmiany, czy może planują tak zostać w przyszłości? Czy wiesz co, bo tak mówi się, że przez pandemię i przez wojnę, ale tak naprawdę to trzeba sobie powiedzieć, że to jest przez zerwane łańcuchy dostaw, przez problemy z dostępnością do pewnych materiałów i tak dalej, bo to z tego tak naprawdę wynika, nie dlatego, że tak powiem tylko i wyłącznie dlatego, że się strzelają gdzieś za naszą wschodnią granicą. Przepraszam, że tak kolokwializuję to, ale nie o to mi chodzi. Generalnie zmienia się sytuacja, jeżeli chodzi o produkcję na świecie i to wpływa na ceny. Z tym, że jak wpływa to na ceny, to nie wpływa to też tylko i wyłącznie na Canona, ale też i na innych producentów. Jeżeli oni nie zmienią tych cen, no to będzie znak i sygnał, że Canon po prostu chce sobie może jakieś swoje inne problemy finansowe zrekompensować w ten sposób. Lub po prostu uważają, że mają tak świetny sprzęt, że on jest warty więcej pieniędzy. A czy tak jest, no to już klienci zweryfikują. Ciekawe, czy to jest taki cichutki ruch w przejście w stronę tych najwyższych półek, jak właśnie Leica czy Hasselblad. Czy myślę, że mogą się kierować właśnie jakby przejściem na takie bardziej ekskluzywne aparaty? Nie sądzę. Nie sądzę. Canon to jest producent jednak, nie oszukujmy się, masowy. Oni chyba w dalszym ciągu sprzedają największą ilość aparatów i zmiana modelu biznesowego na taki, jaki ma Leica, to jest kwestia po prostu przynajmniej dekady, żeby coś takiego nastąpiło. Tak, to przychodzi nie tylko z ceną, ale z tą historią marki, prawda? Jeśli cały swój czas istnienia Canon produkował te aparaty tak w apostrofach dla mas, delikatnie mówiąc, to jakby ciężko będzie właśnie przejść na taką całkowicie nową, ekskluzywną półkę, chociaż może gdyby wydali jakieś niesamowite i super drogie aparaty, to gdzieś by w tą półkę się zaczęli wstrzeliwać. Z tym, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla takiej marki, która jest, no wydaje mi się przynajmniej, że o wiele większa niż Leica czy Hasselblad, które no, nie wydają tak wiele, szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy, a mimo to muszą jakoś istnieć, więc wydaje mi się, że Canon nie byłby w stanie po pierwsze utrzymać jakości tak wysokiej, a po drugie myślę, żeby odciął ogromną grupę odbiorców w tym wypadku. Czy wiesz, no, Volkswagen jak kupił Bugatti i zaczął robić Veyrona, to nie sprzedał Volkswagena, prawda? Dalej produkowali Volkswageny.
Więc myślę, że Canon też by poszedł raczej w tą stronę, jeżeli rzeczywiście miałby takie plany i zamiary, to po prostu kupiliby jakąś starą markę, która upadła, ale jest jakąś legendą i pod tą marką produkowali jakieś wypasione, ekskluzywne aparaty, prawda, z diamentami Swarovskiego, pokryte złotem i tak dalej. A markę Canon by zostawili i robili dalej to, co robią, bo jednak jakby nie patrzeć na wyniki finansowe, idzie im to dobrze. Zgadza się, no dokładnie, tym bardziej, że te diamenciki pomogą bardzo w fotografii, najbardziej, ale masz rację, że tutaj większy ma sens właśnie może zakup marki, albo nawet może już za późno na otwarcie nowej marki, ale całkowicie inna linia, zupełnie niezwiązana z Canonami, które teraz istnieją, miałaby o wiele większe szanse wybicia się na te rynki ekskluzywne, dlatego że no za bardzo się po prostu kojarzą, tak mówisz, Golf się kojarzy z samochodem dla ludzi, to jest dosłownie w nazwie Volkswagena, a Bugatti to Bugatti, prawda? Także każdy widzi różnicę na pierwszy oka i nawet bez zobaczenia samochodu przed sobą w głowie widzisz różnicę między Bugatti a Golfem i to samo mi się wydaje jest właśnie w przypadku aparatów, gdyby rzeczywiście odkopali jakąś starą markę. Nie wiem, co by mogli odkopać, szczerze mówiąc, nie przychodzi mi nic do głowy takiego, co już nie istnieje, a było niesamowite. No nie wiem, nie siedzę aż tak bardzo w motoryzacji. No Renault bodajże zaczęło robić Alpine, czy tam Alpine, Alpine, bo Alpine i Alpine to są dwie różne marki, ale wskrzeszyli coś. Jeżeli chodzi o fotografię, to nie wiem, czy wszelakie, na przykład jak Yashiki może? Nie, szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy, ale tak jak mówię, nie siedzę aż tak bardzo w historii fotografii, żeby... No ale na pewno coś by się znalazło, na pewno. Wiesz co, może Rolleiflex, tylko nie wiem, czy oni jeszcze istnieją, chyba już nie. No chyba nie. Albo jak istnieją, to robią koparki do kryptowalut. To jak kodek tego czasu. Tak, no bo to były jedne z najlepszych aparatów kiedyś, jeśli chodzi o te 120 mm na film. To były świetne aparaty. I szczerze mówiąc, żałuję, że już nie istnieją, bo to jest mój ulubiony rodzaj aparatu. Kiedy masz wizjer, matówkę i wizjer z góry, to jest dla mnie po prostu totalne niebo. Uwielbiam używać. Mam tutaj Start B chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, miałem Starta, no. Właśnie, także jego wziąłem ostatnio do, gdzie to byliśmy, do Szkocji pojechaliśmy i tam fotografowałem, jeszcze nie wywołałem filmu, mam nadzieję, że wszystko wyszło, jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Ale romantyzm. Tak, dokładnie, to jest czysty romantyzm, to jest absolutnie, nie ma w tym ani krzty użytkowania codziennego, także dla mnie to jest po prostu historia, piękna historia, bo to jest też polski aparat. Więc to jest coś, do czego na pewno będę wracał, ale nie po to, żeby używać codziennie, tylko właśnie ze względu na romantyzm i na historię, na pamięć o tym, co było kiedyś w Polsce, a już niestety nie ma. Szkoda. Myślisz, że Canon mógłby zacząć produkcję? Wznowić produkcję Starta? Starta raczej nie, ale myślę, że jeśli chodzi o tego typu aparaty, to ja bym poszedł w roli Flexa na ich miejscu, bo jest o wiele bardziej znany. Wiesz, no Mamiya się chyba już też tak powoli zwija. Znaczy nie robią średniej format cyfrowy, ale analogowy. Może kiedyś będą chcieli sprzedać markę, nie wiadomo.